Obchody pięciolecia tabletowo w dalszym ciągu trwają, ale powoli pora zacząć wracać do rzeczywistości. Zatem w moich rękach Alcatel OneTouch Idol 3. Przyjmijmy, że podczas tej recenzji będę spolszczać tę nazwę i będę mówiła o nim Idol, bo tak jest po prostu wygodniej. Ja w dalszym ciągu jestem trochę przeziębiona, co zresztą słychać po moim głosie, więc musicie mi wybaczyć, jeśli w dalszym ciągu będzie mnie słychać tak, jak niestety, jakby mówiła przez nos, bo no tak w tym momencie jest. Idol 3 jest całkiem ciekawym telefonem. Ja w sumie jestem bardzo zaskoczona, że za 1300 zł dostajemy tak ciekawy telefon. Jeśli chodzi o wzornictwo, no to tutaj mamy taką charakterystyczną, standardową wręcz kanapkę. Mianowicie środkowa część jest grafitowa, nad nią i pod mamy srebrne wstawki, no i u góry obudowa plastikowa, niech Was nie zwiedzie ten taki fajny szczotkowany wzór, to nie jest aluminium. No i jeszcze pod spodem, trzymając telefon w tej pozycji, w której zaczęłam, mamy taflę ekranu. Te elementy poszczególne, choć niektóre mogą przywoływać na myśl aluminium, nie są tym materiałem szlachetnym. Jest to tworzywo sztuczne. Ja się swoją drogą zastanawiam, czy te ramki srebrne będą się łuszczyć po dłuższym czasie użytkowania i będą schodzić. No, po tych 2 tygodniach, kiedy trzymam w rękach to urządzenie, nic takiego nie miało miejsca. Jakość wykonania jest bardziej niż zadowalająca, tutaj naprawdę do niczego się nie mogę przyczepić, poza jedną rzeczą, a jest to rzecz charakterystyczna dla tego telefonu, to są szczeliny, zwłaszcza na frontowym panelu, przy górnych krawędziach, no i przy dolnych krawędziach. One uwielbiają zbierać wszelkiego rodzaju drobinki kurzu. Dla mnie jest to dość istotne, zapewne większość, zwłaszcza mężczyzn, nawet tego nie zauważy. No ale ja jestem na tym punkcie uczulona. Jeśli chodzi o ergonomię, wydaje mi się, przynajmniej ja odniosłam takie wrażenie podczas codziennego użytkowania, że przyciski zostały umieszczone nieco za wysoko. Zresztą jak widzicie, trzymając telefon w jednej dłoni, te przyciski, moim zdaniem zwłaszcza przyciski do regulacji głośności, powinny być nieco niżej, żeby móc do nich dosięgnąć bez konieczności manewrowania telefonem w dłoni. Jeśli chodzi o włącznik, no to on również wydaje mi się, że powinien być nieco niżej. Nic nie stałoby na przeszkodzie, żeby zamienić miejscami włącznik ze slotem kart SIM i microSD. No ale niestety tego nie zrobiono. Z włącznika natomiast nie musimy korzystać tak naprawdę, bo mamy podwójne tapnięcie. Ono działa za każdym razem, działa też usypianie telefonu, tylko jak widzicie musimy chwileczkę poczekać, żeby to faktycznie zatrybiło. Jeśli chodzi o wydajność tego telefonu, no to jest ona na poziomie zeszłorocznych flagowców. Jeśli chodzi o wyniki w benchmarkach, no to uzyskuje ten telefon właśnie wyniki na poziomie S5 od Samsunga czy LG G3. Za 1300 zł myślę, że jest jak najbardziej w porządku. Przyjrzyjmy się jeszcze portom i złączom. Jak mówiłam, prawa krawędź to są tylko i wyłącznie przyciski do regulacji głośności. Na dole mamy port micro USB i mikrofon. Na lewej krawędzi u góry włącznik, no i tacka, którą musimy wyjmować za pomocą szpilki. W środku jest microSD i microSIM. U góry 3,5 mm jack audio, no i kolejny mikrofon. Jeśli chodzi o tył, mamy tutaj obiektyw aparatu o rozdzielczości 13 megapikseli z diodą doświetlającą, logo Idola, czyli serii, z której pochodzi ten telefon, no i logo Alcatel OneTouch, czyli firmy, która wyprodukowała to urządzenie. Jeszcze z przodu mamy przede wszystkim diodę powiadamiającą, diodka jest tutaj, kamerkę do połączeń wideo i do selfie 8 megapikseli, czujnik światła, no i chyba tyle, jeśli chodzi o ekran. Natomiast poza ekranem mamy jeszcze głośniki, mamy te głośniki stereo. No i tutaj trzeba wspomnieć o jednej bardzo istotnej funkcji. Jak wejdziemy w ustawienia, mamy obróć automatycznie. To się tyczy obracania ekranu jak w każdym normalnym telefonie. No i mamy też obracanie.
Czyli funkcja, która jest dostępna wyłącznie w Alcatel OneTouch Idol, czyli Idol, jak tam sobie chcemy, w trzeciej generacji tego urządzenia, bo możemy z telefonu korzystać zarówno tak normalnie, mając kamerkę u góry i te przyciski u góry, natomiast możemy również korzystać z telefonu do góry nogami. Jest to naprawdę świetne rozwiązanie. Dlaczego? Ano dlatego, że wielokrotnie, zapewne Wam też się zdarzyło, wziąć telefon właśnie do góry nogami i wtedy no niestety przy zwykłym telefonie się nic nie da zrobić, bo musimy wtedy obrócić telefon, no i dopiero możemy cokolwiek tutaj na ekranie zdziałać. Natomiast w przypadku Idola 3, niezależnie od tego, czy weźmiemy telefon normalnie, czy do góry nogami, możemy wykonywać połączenia telefoniczne, możemy wysyłać SMS-y, korzystać z przeglądarki internetowej itd. Wszystko dzięki temu, że mamy telefon symetryczny, czyli u góry, jak już wspomniałam, mamy mikrofon i mamy głośnik, na dole również mamy jeden mikrofon i jeden głośnik, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wykorzystywać ten telefon właśnie do góry nogami również. Rzeczą, o której jeszcze warto wspomnieć, to jest właśnie korzystanie podczas korzystania z rozmów telefonicznych do góry nogami. Raz tak miałam, że zorientowałam się w sumie dopiero po zakończeniu rozmowy, a właściwie nie, w trakcie rozmowy zorientowałam się, że trzymam telefon nie do końca normalnie, czyli właśnie do góry nogami, przez to, że chciałam zmniejszyć głośność rozmowy i chciałam to zrobić na prawej krawędzi, a się okazało, że nie mogę, bo ten przycisk regulacji był na lewej i to na dole. I dopiero wtedy się zorientowałam naprawdę, że no coś tu nie gra, czyli że korzystam z telefonu w orientacji odwrotnej niż powinnam. No ale z racji tego, że Alcatel OneTouch to oferuje, to dlaczego miałabym z tego nie korzystać, prawda? Jeśli chodzi o wyświetlacz, mamy tutaj 5,5 cala, rozdzielczość Full HD, czyli 1920x1080 pikseli. I muszę Wam przyznać, że jasność maksymalna jest po prostu powalająca. Pod bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu. Jasność wynosi niecałe 600 nitów, a co za tym idzie, korzystanie z tego telefonu w słońcu, bajka. Naprawdę za tą cenę 600 nitów, tam 500 chyba 70 dokładnie, kurczę, nie znajdziecie telefonu za 1300 zł z tak dobrą jasnością ekranu. Jasność minimalna jest już nieco słabsza, bo wynosi tam około 25 nitów, co no niezbyt komfortowo wpływa na korzystanie z telefonu nocą, ale jednak według mnie bardziej istotna jest właśnie jasność maksymalna. Rzeczą, o której trzeba tutaj wspomnieć, jest fakt, że telefon działa pod kontrolą Androida w wersji 5.02 Lollipop. Znajdźcie mi sprzęt w tej cenie, który ma Lollipopa. No, podpowiem, że łatwo nie będzie. Jeśli chodzi o ustawienia, które mamy dostępne w telefonie, no to przede wszystkim rzuca nam się tutaj w oczy obsługa gestów. Tych gestów jest niewiele, bo tak naprawdę są dwa. Mamy możliwość dwukrotnego kliknięcia na ekran, by włączyć lub wyłączyć ekran i odwrócić telefon, aby wyciszyć połączenia przychodzące lub alarm. No i to tak naprawdę wszystkie gesty. Mamy tryb słuchawkowy, mamy głośniki stereo, oprócz tego mamy oczywiście wskaźnik LED, który możemy, co ciekawe, wyłączyć. Mamy 16 GB pamięci, z czego do dyspozycji użytkownika jest 10,95 GB. Rozszerzana jest to pamięć oczywiście przez microSD. Natomiast rzeczą, o której trzeba wspomnieć, jest fakt, że mamy tutaj całe mnóstwo preinstalowanych aplikacji. Oczywiście te aplikacje, które widzicie, to są wszystkie programy, które były zainstalowane wcześniej i doinstalowane przeze mnie, więc jest ich trochę mniej po wyjęciu z pudełka. Niemniej jednak, zaraz właśnie po wyjęciu z pudełka tego telefonu, aplikacji preinstalowanych jest całe mnóstwo. Jak widzicie, w tym momencie procent naładowania baterii wynosi 79%. Na ekranie jest to godzina i 10 minut. Średnio czas działania tego telefonu to dzień, z czego na włączonym ekranie jest to 4 godziny na spokojnie. Średnio właśnie 4 godziny, czasami mi się udało dobijać nawet do 4,5. W tej półce cenowej wydaje mi się, że jest to bardzo przyzwoity wynik. Oczywiście mamy tutaj całe zaplecze komunikacyjne. Mamy NFC, GPS, który działa bardzo przyzwoicie. Oprócz tego mamy jeszcze Bluetooth,
No i Wi-Fi standard, ale to, o czym trzeba wspomnieć, to jest jeszcze LTE. Mamy możliwość udostępniania internetu przez tethering, tryb samolotowy, czyli standard. Widzicie teraz, że mam przez Bluetooth podłączoną słuchawkę, a właściwie nie do końca słuchawkę, bo paskę ze słuchawką, czyli Huawei TalkBand B2. Mamy też możliwość odwrócenia kolorów. I tak to wygląda, tak jakby trochę w negatywie. Ale z tego raczej korzystać nie będziecie, przynajmniej mi się nie zdarzyło. Po przejściu w lewo mamy ekran domowy, którego nie da się wyłączyć, a przynajmniej nie znalazłam takiej możliwości. Jest to łącz stream, w którym mamy informacje o pogodzie, o promieniowaniu ultrafioletowym, o szansach na opady deszczu i sile wiatru, wydarzenia z kalendarza, polecane aplikacje oraz aktualności. Możemy to edytować, możemy wybrać elementy, które mają się pokazywać lub też nie. No ja z tego nie korzystam. Nie wiem, jakoś nie przypadło mi to do gustu. Jeśli chodzi o widżety, brakuje mi w nich możliwości automatycznej przełączania jasności ekranu pomiędzy automatyczną a manualną, bo jak na pewno wiecie, w Androidzie Lollipop ta możliwość jest schowana w ustawieniach, czyli jeżeli tutaj możemy manewrować jasnością ekranu, natomiast jeśli chcemy zmienić, przejść z jasności manualnej na automatyczną, musimy przejść do ustawień. No i dopiero teraz wtedy nam się tutaj zmienia. Na temat aparatu oczywiście przeczytacie trochę w recenzji. W tym momencie nawet w galerii chyba nie mam żadnego zdjęcia, bo usunęłam, bo brakowało mi pamięci. No i tak faktycznie jest. W ustawieniach mamy tryb HDR, mamy panoramę, mamy też tryb ręczny, co jest istotne. Możemy sobie tutaj modyfikować najważniejsze ustawienia. No a zdjęcia, jak na telefon za 1300 zł, wychodzą całkiem niezłe, aczkolwiek no, nie są jakieś naprawdę powalającej jakości. No i cóż, jeśli macie jakieś pytania odnośnie Alcatel OneTouch Idol, to wiecie, gdzie mnie szukać, a ja teraz Wam pokażę, jak telefon ten radzi sobie z grami. Grove Street, home. At least it was before I fucked everything up.